To jest ekonomia w jednej lekcji. Dzień dobry. Temat na dziś tragedia wspólnego pastwiska czyli dlaczego nie powstanie duża koalicja na pozycji. W temacie jest już zawarta teza, która wynika z obserwacji zachowań polityków w świetle teorii ekonomii. Ewentualna koalicja po stronie lewicowo-liberalnej opozycji według różnych badań sondażowych, mogłaby uzyskać blisko połowę głosów. Tym samym miałaby pewną większość i przejęłaby władzę w Polsce w wyniku tegorocznych wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć w październiku lub listopadzie bieżącego 2023 roku. Taka duża koalicja wprowadziłaby najwięcej posłów do parlamentu i tym samym otrzymałaby misję utworzenia nowego rządu. O tym, że tak się nie stanie, przekonuje nas teoria ekonomii. Teoretyzowanie ekonomiczne w dużej mierze ma charakter dedukcyjny od ogółu do szczegółu. Zatem, generalnie analiza przebiega od bardzo ogólnych założeń, zresztą niesprzecznych z intuicją, że człowiek to homo economicus. Starający się maksymalizować zwłaszcza własne korzyści, czysto intuicyjne to jest przecież każdy z nas woli lepiej lub więcej niż gorzej lub mniej. Ogólnie ludzie wolą więcej czegoś niż mniej. Interes ogółu, to tak zwany interes społeczny, jeżeli akurat jest niesprzeczny z tym interesem indywidualnym, też może się realizować jako przy okazji. W tym kręgu lubiących więcej niż mniej, których zachowania obserwują ekonomiści, są też, a jakże, politycy. Tak, politycy, proszę Państwa, jak odkryli ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla, to też ludzie, którzy maksymalizują przede wszystkim swoje korzyści. To, że polityk to taki sam homo economicus, ekonomiści amerykańskiej szkoły public choice, szkoły wyboru publicznego, odkryli w latach 80. XX wieku. Byli to profesorowie James McGill Buchanan. James McGill Buchanan i laureat nagrody Nobla zresztą z ekonomii w 1986 roku yy, i ekonomista Gordon Tullock. Gordon Tullock. Z tym podstawowym założeniem człowieka ekonomicznego wędrujemy do koncepcji tragedii wspólnego pastwiska. Autor: Gareth Hardy. Wcale nie ekonomista, lecz doktor mikrobiologii. W artykule opublikowanym w magazynie Science w 1968 roku, The Tragedy of the Commons, rysuje obraz pasterza, który wypasa na wspólnym, współdzielonym, współużytkowanym z innymi juchasami pastwisku bydło. Krowy byki hodowlane dla mięsa lub mleka o właśnie. Jako istota racjonalna maksymalizuje, stara się przynajmniej maksymalizować swój zysk. I do tego wspólnego bezpańskiego można powiedzieć pastwiska dodaje kolejne posiadane własne zwierzęta. Mimo, że od pewnego poziomu nadmierne wypasanie bydła na tym pastwisku powoduje później wyjałowienie, erozję, wyniszczenie gleby, ale jak myśli, jeśli nie on, to inny, słowem konkurencja użytku, użytkująca to bezpa, bezpańskie pastwisko to zrobi. A efekty nadmiernego wypasu bydła są dzielone, to znaczy wszyscy użytkownicy ponoszą koszty rozłożone na wszystkich pastuchów. Tak więc myślący racjonalnie pasterz ma tak: korzyść z wypasania dodatkowej krowy na własność, a koszty tych działań są podzielone na wszystkich porówno. Konkluduję więc, że sensownie jest obrać drogę dodania kolejnej krowy do wypasania i kolejnej i kolejnej w miarę posiadania. To jest konkluzja każdego racjonalnie działającego pastucha, współpasającego, współwypasającego, współwypasającego, jest takie słowo, bydło na tym wspólnym pastwisku. Pozostali też myślą racjonalnie i też dochodzą do tych samych wniosków i w tym tkwi tragedia wspólnego pastwiska. Każdy wypasający bydło na wspólnym pastwisku będzie dodawał krów, bo jeśli on tego nie uczyni, to uczyni to inny. Zatem system wspólnego pastwiska niejako wymusza na każdej funkcjonującej na jednostce zwiększanie stada bez limitu. W świecie jednak jest przecież limit, ograniczenie. Rzadkość to jednak oddzielny temat, i na lekcja. Ruina jest zatem przeznaczeniem, w którego kierunku podążają pasterze współdzielący to pastwisko. Takie zachowanie jest szczególnie charakterystyczne dla krótkiego okresu. W długim, po pierwszych oznakach wyjałowienia gleby, prawdopodobnie można by się dogadać, zawrzeć pewną umowę społeczną i pilnować jej przestrzegania. Tak się dzieje w małych lokalnych społecznościach, czego dowodzi laureatka Nagrody Nobla, profesor nauk politycznych Eleonor Ostrom. Ale w krótkim czasie i związanym z tym chaosie niepewności nie ma mowy o zgodności interesów indywidualnych ze społecznymi w przypadku dóbr wspólnych. Tak więc mamy tragedię wspólnego pastwiska. Podobnie posłowie, którzy osiągają wymierne korzyści z zasiadania w Sejmie, partie polityczne, wymierne korzyści. Z wprowadzenia kolejnego i kolejnego posła do parlamentu, nie będą tworzyć koalicji, która wprawdzie wygrałaby wybory, ale kosztem w szczególności dla największej partii takiej ewentualnej e, koalicji. Oczywiste, że skoro byłaby jedna lista. Jedna lista, o. To oznaczałoby jedno pierwsze miejsce na liście, jedno drugie miejsce, jedno trzecie i kolejne. Nawet przyjmując tę samą możliwą liczbę wprowadzonych osób do parlamentu, ryzyko dalszych miejsc niż bliższych podium jest na pewno większe. Zatem mniejsza pewność wejścia do parlamentu. Kontrargumentem byłaby tu myśl, że przecież niestworzenie koalicji będzie skutkować kosztem alternatywnym, kosztem utraconych możliwości przejęcia władzy. Tak, władza nie zostanie przejęta. Ale kosztu tego faktu, koszty tego faktu są rozproszone, podobnie jak na wspólnym pastwisku. Liczą się zatem konkretne korzyści indywidualne, a nie rozproszone na wszystkich koszty. Generalnie teorie ekonomiczne i zapewne teorie w ogóle powinny być oceniane, oceniane nie tyle czy nie tylko poprzez pryzmat realistycznych założeń, ale przez trafność ich predykcji. Do konfrontacji powyższych teorii public choice, i, e, czyli teorii wyboru publicznego i tragedy of the commons, tragedii wspólnego pastwiska, z praktyką już dochodzi i póki co nie można im zarzucić nietrafności. Dziękuję.